Była w Warszawie już zmarła pani Wanda Ososka. Ona była w 83 czy 7 roku, chyba 7, na nam z papieżem w, w Lublinie. Jako przedstawicielka środowisk tych obozów koncentracyjnych, niosła w procesji z darami jakieś dary, już nie pamiętam co, w pasiaku. I papież zamienił z nimi, to było parę osób, zamienił z nimi kilka słów i mówi: Kim pan jest? Nazywam się Wanda Ososka. A kim pani jest? Byłam w obozach koncentracyjnych sowieckich i niemieckich. Walczyłam w AK. Papież mówi: Pani Wando, trzeba to głosić, trzeba to mówić. A ona, żołnierz AK, tak jest, Ojcze Święty. 70 lat ma kobieta i zaczyna jeździć po Polsce, po seminariach i opowiadać o swoich wojennych przeżyciach.